Dobra, moi drodzy, sytuacja wygląda następująco. Porażka z przyczepą napawa mnie nowymi pomysłami. Już wam mówię, o co chodzi. Bardziej się cieszę z tego, że nie kupiłem tej przyczepy i że sprawdziłem, że ona jest zgnita w rogu i że ta skleja cała jest spróchniała i się po prostu można to było wyrwać palcem, a co dopiero jakbym wyjechał na trasę i by podmuchł jakiegoś tira przy mojej prędkości 60 zmiótł tą przyczepę, cała plandeka by poleciała, wszystko by się rozdupcyło. Dobrze, że na to zwróciłem uwagę. To mnie bardziej nawet jak ten pierścionek cieszy. Ale tak, jak wygląda moja sytuacja? Przez najbliższe dni mój plan wygląda tak. Żyć w stilo. Cicho być. Żyć w stilaczu i zobaczyć, czego mi potrzeba w takim życiu. Czego będę potrzebował? Jedna rzecz to jest 100% muszę już się teraz skupić na komputerze i na solarze. A resztę zobaczymy. Co będę tam potrzebował, czy tam coś zjeść, czy coś tędy. No i tak wygląda moje obozowisko na razie. To jest tylko taka prowizora, bo zamierzam sobie tutaj przyjść i wyprać koszulki i je podsuszyć. No i kurde, wykorzystałbym teraz trochę jeszcze solara, no ale nie mam go. Korci mnie, żeby wejść do wody, żeby jeszcze poszukać tutaj w tym zakątku, bo tutaj mało szukałem, może z 3 razy. No ale co no, jak będzie coś istotnego, to jeszcze się włączy i wam opowiem. Pranie się suszy. Wiem, że już potrzebuję na pewno jakiegoś takiego krzesła chociażby. Krzesła i stolika małego, skromnego, żeby to wszystko na ręczniku nie leżało i żeby to było na tyle mobilne, żebym się nie musiał z tym targać jak wędkarze na łowisko, bo niekiedy jak sobie przypomnę przeprawy z tymi tobołami, to aż mi się słabo robi, ale z racji tego, że jest jeszcze jakaś godzina jasno, wejdę sobie tutaj do wody z wykrywaczem, ale najpierw przygotuję spanie w stilaczu. Moje posłanie wygląda tak, że mam rozłożone tylnie fotele, rozciągniętą karimatę i cholera, będę spał w śpiworze. Pytacie się, czemu tu ta tuba? A no lubię muzykę, lubię mocny bas i nie wiem, czy to będę demontował, ale pewnie będę musiał, no. Ale się jeszcze pomyśli. Może się inaczej tą tubę ustawi. Kij tam wie i tak się wyśpię. Kwestia tego, czy wygodnie, czy nie. Dwa razy już spałem, było fajnie. Tylko tak chyba trzeba będzie namiot kupić, tak mi się wydaje. Jak nie będzie przyczepy. No dobra. Idę na wykopki jeszcze na godzinkę. Mi się ludzie wierzyć nie chce, ale tutaj zaraz przy brzegu, patrzcie na to, ktoś se zrobił medalik z 500 złotówki i czekajcie, to jest tak, co to w ogóle za moneta, 10 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych i 500 złotych. PRL-owskie zwykłe monety. Tu są te żołnierze. No nieźle. Masakra. A wlazłem. To się w paleniu mieści, cholera. I te żyłką, to niedawno musiał ktoś to zgubić. Słońce zaszło. Przepiękne chmurki. I ludziska podsumowanie. Niech się tu rozjaśni trochę. Już wam idę pokazać, co znalazłem. Ale ładne chmurki naprawdę. Tak. Śmieci. Ta zawleczka cholera mi narobiła nadziei na kolejne złoto.
A tak to bardzo dużo kapsli, bo ogólnie to jest taka zatoczka, że sobie wędkarze postawią wędki i idą. No, ale co wpadło? Poza tymi monetami, oczywiście. Ołowiu dużo. Jeden ołów. Drugi ołów. Trzeci ołów. Czwarty ołów. To jest miedziucha mosiąc. Pocisk. Takie kółeczko wpadło. To będzie mosiądz albo zwykła miedziucha jakaś. Nie wiem, od czego to będzie. No już, bo kamera problemy ze skupieniem. Takie coś. Oj, nie wymyte, brzydko. No i te monety, cholera. 10 tysięcy złotych i 500 zł. Fajne. No. PRL. Ktoś sobie, nie wiem, czy to błyskę sobie robił, ale raczej jako ten medalion. Aż muszę przeczytać o tej monecie 10 tysięcy, czy to jest srebrne, czy nie. Bo 500 wątpię, ale poczytam. No i co? Na dzisiaj to już koniec dzisiejszego dnia i cholera, na dzisiaj, jeżeli chodzi o naukę, to no cholera, będę miał o wiele wcześniej trzeba robić pranie. O, a tam księżyc. Nie ma tu nigdzie kosza, więc wyrzucę tutaj po prostu te siatki. Jutro poszukam kosza, to wszystko wezmę. Ale oczywiście musiało się coś przydarzyć. No i gdzie ja mam teraz iść? Spać mi się już chce. Znalazłem sobie jeszcze misję przed zmrokiem. Będzie polegała ona na tym, żeby znaleźć sznurek i pomiędzy tymi dwoma drzewami go rozwiesić, także musi być dość długi i na tym sznurku będą wisieć moje rzeczy, które będą musiały przesnąć przez noc. Misja wykonana. Pranie się jeszcze musi podsuszyć. Przewróciłem na drugą stronę.